jesteśmy przy moście bruklińskim w Starbucksie. Co? Pijemy przyszłą kawę. Jest mało ludzi, bo deszcz pogonił wszystkich, a już prawie nie pada. White chocolate mokka. Two white chocolate mokka. Chyba nie pada. Nowy Jork opustoszał. Tak. Ale jak byłby Nowy Jork cały czas taki pusty, to by było nie swoje. No, ale zupełnie. Jakiego rajwa. Mhm. A tego Donkey Donuts zwolnią, zobaczysz. Takie zachowanie. Jego zwolnią? No. No ja popracuję tam długo. Zresztą oko byli normalni, jacyś miejscowi. Zatrudnieni i utworzyli dali klucz bez problemu. A ten jest jakiś nowy nad górnikiem. A smakuje tobie ona, czy w ogóle tak średnio? O takie rzeczy nie pytaj, tak? Chwilę. A nie chcesz tej słomki? Wendy? Znowu jesteśmy w Starbucksie przy 34 ulicy, w drodze powrotnej z Wielkiej. Dwa ręce mi kopnę dzisiaj i pan. Pijemy sobie teraz frappuccino. W Starbucksie przy Wall Street, stąd dużo urzędasów. Czekamy na nasze kawki. Mamy już kawki. I ses. Padamy. Mocha, coconut, frappuccino. Pecha. Nie, już co ja powiem. Nie chcesz? Coś takiego orzeźwiającego. A to możesz sobie wziąć. A to jest za gęsty dla mnie. Tak? Weź sobie. Thank you.
77 ulicy. Właśnie o tym mówiłam, o przystanku. Są przyprawy do pizzy. Bardzo dobre. Siedzimy w pizzerii Big, zwanym Big Nickiem. Zakochaliśmy się tutaj w pewnej pizzy, gdzie byliśmy pierwszy raz. Aczkolwiek nie pamiętamy, jaka to była. I nie wiemy, którą dokładnie zamówić. Zamówiliśmy jakąś pizzę. Ricotta. Po prostu ser ricotta i sos pomidorowy. Co ja tam jeszcze? Trzy bloksy od naszego domu. Pogoda się zrobiła przepiękna i jestem tak do. Tak. No i wręcz jest ciepło. A za Kate jest właściciel, który właśnie z interesu dogląda. To jest właśnie ten Mr. Nick. Zwanym Dickiem. Zaprezentuj przyprawy. Jak ktoś to ja wyciągnie, to będę miał. Chicken gyro. Yes, this is nice. Okay. Mm-hmm. Okay. I'm movie, it's movie. Okay. Yes. في كورونسا ja zielone ognem. A ty? Jest piekielnie ostre, ale ja to lubię. To jest bardzo dobre. I opychamy się tym. Ja dostałem kataru od ostrego sosu. Chciałem zaznaczyć, że jest godzina w 10:30 w nocy. I tak sobie spacerujemy 6 Ave w kierunku metra. Czujemy ciepło. W tym roku w Nowym Jorku, mi się wydaje. Chyba. Także gyro nie spełniły, znaczy nie powtórzyły sukcesu takiego, jak był przed rokiem. Ja część mięsa musiałam porzucić, bo jakieś były chrzęść i tak dalej. No co, no, duże kawałki wszystkiego. W wolnym tłumaczeniu przed chwilą pan spytał nas, czy jesteśmy z Brazylii. Ale to ten, którego kupowaliśmy? Nie, tamten nachalny, nie?
tam chcieliśmy kupić. No chyba u tamtego, albo u jakiegoś sąsiada któregoś. Jemy sobie obiad na Lincoln Square Gyro. Leny śpi chyba już trzecią godzinę. Lenemu jest dobrze i ciepło. A jak gyro smakuje? Przepyszne. Bardzo dobre. Świetna pita. Po 5 dolców, ale udało, znaczy powiedzieć, więcej nie mieliśmy niż 9 i za tyle nam się udało kupić 2 sztuki. Ja już zjadłem swojego. Jemy hot dogi Grace Papaya z barzem. Przy 72. Przy naszej stacji metra. Pyszne hot dogi. Takie ubacha, tak pysznie spieczona. Bardzo dobrze. Bardzo dobre hot dogi. I pyszny sok piliśmy tutaj na kolana. Ten pierwszy chyba był lepszy. To jest coś kwaśnego. To jest kapusta jakaś. Spieszą kapusta. To są oryginalne natany z Coney Island. Zobaczymy, co to jest. To są hot dogi, ale... 1915 roku. Tak. Która jest papaja lepsza? Ale zrobiliśmy sobie teraz przerwę na pizzę. Jesteśmy w naszej pizzerii Bar Tattoo przy 11:00, ale a 6:00. Dzięki. To jest nasz kelner. Sezonowe jakieś piwo wybraliśmy. O! Kasia wróciła w salę. Jej, już mamy. Ale fajnie. Właśnie przyniosiono nam naszą pizzę margaritę. No, thank you. No problem. Pan przyniósł parmezan. I się zaczyna uczta. I to jeszcze chili. Tak fajnie spieczona. Tak fajnie. Ojejku, jejku, już głodny jestem. Dobra, jemy. Smacznego. Zamówiliśmy sobie pizzę Biankę i piwa seasonal.
szczęśliwe, jak zwykle. Mam nadzieję, że będzie równie dobre. Jak zwykle doskonale wygląda ta pizza. Z parmezanem i papryczką. Zawsze na zewnątrz, tym razem jesteśmy w środku. Bardzo dobrze. To musi być smak, nie? Pickles too? Yes. Where are you from? Where are you from? From Poland. Polak. I need a little ticket. I want to write the price. You pay on the way out after we eat. This way you gotta return it, alright? Bring that one back when you finish. Okay. You only want this wrong. We give you back? Yeah, the cashier. Okay. Thank you very much. Thank you. Next. No, ja już zjadłem. A ja kończę. Tylko nie wiem, czy skończę. Niby kanapka, ale... To jest niby kanapka, ale... Taki podwójny obiad się okazuje. No. Teraz po najedzeniu się czekamy z takimi bileckami. Wszystko wygląda jak bilet. I z tym udajemy się do kasy. A to jest prawdopodobnie założyciel. Będzie 30 groszami.
No właśnie. Jest mniej ludzi niż ostatnio. Ale wygląda równie smakowicie. Ciągle pyszne. Ciągle kanapka, którą jak zjemy, to pękniemy. Paweł mówi, że go szczęka już boli. Dawno nie czułem takiego bólu od gryzienia. Tutaj jest troszkę miącha mi wypadło. Trochę miącha. Resztki z obiadu. To nie trochę resztek. Jedzenie jest straszne. Nienawidzę jeszcze. Nie chcę w życiu nic jeść. Coś tobie z buzi wypadło? Maria? Jesteśmy teraz na obiedzie na Giroshi. Gyro pita. Kasia jest? Jest Kasia. Pojemy? Promocje Giro. Giros za $6. Powiedziałem, że girosy niesiesz, to muszę to zobaczyć. Tak, i myślę, że będzie dobrze. Jesteśmy głodni i to na pewno będzie smakować. Sprawa miał być chińczyk, ale... To prawda, miał być chińczyk, gdyż... Myślę, że wietnamczyk. Grek, ale będzie dobre.